strony Patryk Szulca, to jest program Mafia to nie tylko Pruszków. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o postępowaniu karnym, a konkretniej o tym, co zmieniło się w nim w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Te kwestie przybliży nam adwokat Bernard Piechota. Witam cię serdecznie. Cześć Patryku. Mówiąc o postępowaniu karnym, trudno pominąć aspekt polityczny, dlatego nie będę usilnie się o to starał i zapytam wprost, jak wyglądało postępowanie karne przed nowelizacją Platformy Obywatelskiej. Uściślimy, że nowelizacja dokonana przez rządy Platformy Obywatelskiej miała miejsce na mocy ustawy z września 2013 roku, która to ustawa weszła w życie 1 lipca 2015 roku. Postępowanie karne przed wejściem w życie tej nowelizacji wyglądało dosyć sztampowo. Otóż prokurator był obowiązany wszcząć postępowanie, jeżeli dostał wiadomość, że został popełniony czyn zabroniony, przeprowadzał dochodzenie czy też śledztwo, kończył je aktem oskarżenia, które wnosił do sądu i wówczas to sąd w osobie aktywnego sędziego przeprowadzał ponownie postępowanie dowodowe, przesłuchiwał świadków, przesłuchiwał oskarżonego, ujawniał dokumenty, inne dowody, oględziny, eksperymenty procesowe itp. itd. i wówczas po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wydał wyrok skazujący, uniewinniający, umarzający, warunkowo umarzający postępowanie. A jakie zmiany wprowadziła właśnie zarzucona nowelizacja PO i dla kogo ona była korzystna, komu jednak sprawiała więcej problemów? Nowelizacja, no nie można tak ująć się w dwóch, trzech słowach, ponieważ był to dosyć potężny akt zmieniający w sposób istotny postępowanie karne. Natomiast tak mówiąc najogólniej, zmienił się sposób przeprowadzania dowodów przed sądem. O ile postępowanie przygotowawcze zmieniło się co nieco kosmetycznie w aspekcie dowodowym, tym niemniej zmieniła się rola sądu. Sędzia przestał być już osobą aktywną, która przeprowadzała postępowanie dowodowe, lecz stał się bezstronnym arbitrem. Po prostu siedział na rozprawie i słuchał, co mówi jedna strona, co mówi oskarżyciel, czyli prokurator, i co mówi obrońca. I to te dwie strony były teraz tak naprawdę jedyne aktywne. One przeprowadzały całe postępowanie dowodowe, łącznie z tym, że także te osoby, czyli obrońca, czy prokurator, odczytywały protokoły zeznań świadków. Sąd siedział biernie, nic się nie odzywał, słuchał, co więcej, nawet nie miał prawa ingerować w postępowanie dowodowe i dopiero potem, po przeprowadzeniu całego postępowania, wydawał wyrok. Reforma miała swoich przeciwników. Przede wszystkim spotkała się ona z takim z głównym oporem ze strony prokuratury. Reforma ta była niekorzystna dla prokuratury, ponieważ nakładała na nią szereg obowiązków. Ponieważ prokurator w postępowaniu sądowym przestał być już nieaktywnym członkiem procesu, tak jak to częściej się zdarzało, że po prostu nawet spał na rozprawie, tak po dokonanej reformie musiał baczyć, czy zostaną przeprowadzone wszystkie dowody. Co więcej, w procedurze zmieniono również przepis wskazujący, że ten prokurator, który sporządził akt oskarżenia, czyli ten, który prowadził dochodzenie lub śledztwo, czyli de facto ten, który najlepiej znał sprawę, musiał też przychodzić na każdą rozprawę. Przed reformą jeden prokurator siedział z sędzią przez cały dzień i brał udział we wszystkich sprawach, a więc no, tak naprawdę nie znał większości z nich. Tutaj zmieniła się sytuacja. Prokurator, który prowadził dane dochodzenie, musiał przychodzić na rozprawę, tak jak adwokat, który broni klienta. Więc ta zmiana była bardzo protestowana przez prokuratorów i podejrzewam, że to też skłoniło do odkręcenia, mówiąc tak kolokwialnie, nowelizacji, obecną nowelizację. No właśnie, no później do głosu doszło Prawo i Sprawiedliwość, które spróbowało odkręcić tę nowelizację, tak, wprowadziło swoje zmiany, przywracając niejako w dużej mierze stan prawny sprzed nowelizacji PO, aczkolwiek nie w 100%. I co tym razem było inaczej? To znaczy, przede wszystkim mówię, odwrócono kwestię kontradyktoryjności w postępowaniu rozpoznawczym przed sądem. Natomiast dokonano pewnych kosmetycznych zmian przepisów, które gdzieś ominięto w toku nowelizacji z 2013 roku, czyli tej nowelizacji dokonanej przez Platformę Obywatelską. Natomiast zmieniono pewne kwestie z natury postępowania dowodowego, przede wszystkim dodając przepisy, które umożliwiają chociażby prokuratorowi objęcie
objęcie, gdy w toku czynności prowadzonych kontroli operacyjnej, tak, czy to podsłuchów, czy jakiegoś innego typu kontroli, gdy wyjdzie na jaw fakt popełnienia jeszcze innego przestępstwa, na mocy obecnie obowiązujących przepisów prokurator może wyłączyć tą sprawę i wszcząć zupełnie inną. Na mocy poprzednich przepisów taka sytuacja była niemożliwa. Ponadto nowelizacja dodała nowy, nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci skargi na orzeczenie, na wyrok sądu odwoławczego, który uchyla wyrok sądu pierwszej instancji i przekazuje sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania. Jest to nowum. Nie było, tego typu skarga nie była znana w procedurze karnej nigdy wcześniej. Natomiast wydaje się, że należy to ocenić, tę zmianę akurat należy ocenić pozytywnie. Spójrzmy jeszcze na tę problematykę bardziej akademicko. Jak te częste zmiany stanu prawnego wpływały na pracę naukowców, prawników, tak, profesorów uczelni wyższych, wydziałów prawa i studentów prawa? Jak to na nich się odbiło? No, na pewno negatywny, bo tylko tak można to odczytywać, taką ciągłą zmianę prawa. Pamiętajmy, że prawo karne procesowe, no było, można powiedzieć, pewną oazą spokoju, która omijały falę nowelizacji, ponieważ w 1997 roku, kiedy uchwalono prawie wszystkie kodeksy karne, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, tak w odniesieniu do postępowania karnego z większą reformą mieliśmy do czynienia dopiero w 2003 roku, no i 10 lat później, w 2013, no i reformą, która została nas w marcu bieżącego roku. Tak częste zmiany na pewno nie są dobre dla prawników, ale przede wszystkim dla obywateli. Tworzy się swoisty gąszcz prawny. Pamiętajmy, że sprawy karne trwają latami. I w tej sytuacji taka duża ilość nowelizacji powoduje, że często dana sprawa łapie się na trzy systemy prawne. W tym momencie niektóre sprawy są rozpoznawane według trojakiego trybu postępowania. Tego, który obowiązywał do 2015 roku, tego, który obowiązywał od 2015 roku do zniesienia nowelizacji, czyli do kwietnia bieżącego roku, jak i od kwietnia do bliżej nieokreślonej przyszłości. To powoduje swoisty zamęt i doświadczeni prawnicy, przede wszystkim sędziowie, od których wiele zależy, no sami się w tym gubią. Jest to nieuniknione. Z punktu widzenia nauki prawa, no pewnie dla osób, które piszą artykuły naukowe, publikacje na temat nowelizacji, no to jest to oczywiście żyła złota, mówiąc tak kolokwialnie, bo jest o czym pisać, bo cały czas coś się dzieje. No ale na pewno nie jest to, no nie jest to sytuacja korzystna. Powiedziałeś przed chwilą o bliżej nieokreślonej przyszłości, jeżeli chodzi o ten stan prawny w postępowaniu karnym, który obowiązuje aktualnie. No i teraz moje pytanie, jak ma się to do pewności prawa? Czy na gruncie postępowania karnego możemy już o tym mówić, czy jednak należy się spodziewać jeszcze jakichś zmian? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo trzeba by było wejść w głowy rządzących, tak? W głowy projektodawców. Wydaje mi się, że pewnie jakaś zmiana będzie nieunikniona. Pamiętajmy, że ta reforma z 2015 roku, dokonana przez Platformę Obywatelską, była przygotowywana raz, że vacatio legis, czyli okres do wejścia w życie ustawy był bardzo długi, prawie dwuletni. Okres przygotowywania tej ustawy również był bardzo długi. No, nowelizacja z 2016 roku wywróciła ten stan rzeczy, więc wydaje mi się, że w przypadku, gdyby doszło do zmiany władzy, gdyby władzę objęła znowu Platforma Obywatelska czy jakieś partie z tego kręgu politycznego, pewnie nie można wykluczyć, że znowu będą chciały te partie powrócić do kontradyktoryjności postępowania sądowego. Co oczywiście ten system jest z punktu widzenia praw obywatelskich, z punktu widzenia praw oskarżonego, który staje przed sądem, jak najbardziej pozytywny. A w postępowaniu karnym, tym obecnym polskim postępowaniu karnym, co należy oceniać pozytywnie, co negatywnie i tak naprawdę dla kogo? Jak na to patrzą prokuratorzy, sędziowie, oskarżeni, adwokaci?
obecny model postępowania przygotowawczego, mówię, wtrącił nas w te utarte kolejny postępowania karnego, które było do reformy Platformy Obywatelskiej, czyli znowu trochę zniechęca prokuratorów do pracy, tak? Powodują, że prokurator znowu jest aktywny jedynie w postępowaniu przygotowawczym, w sądowym już nie musi być aktywny, bo wie, że znowu sąd wszystko za niego zrobi. Co więcej, jeżeli sąd czegoś nie zrobi, nie ustali, nie ujawni pewnych dowodów, nie ustali, przesłucha pewnych świadków, to sąd odwoławczy uchyli ten wyrok i znowu będzie sędzia się męczył. Więc w tym zakresie na pewno prokuratorzy przyjęli to z otwartymi rękami, tak, nowelizację. Co do oskarżonych, wydaje się, że nowelizacja nie jest do końca dla nich pomyślna, chociażby z tego względu, że odbiera im ten szerokie uprawnienie do obrony z urzędu. Pamiętajmy, że nie każdego stać jest na wynajęcie prawnika. To są też znaczne koszty. Reforma Platformy Obywatelskiej spowodowała, że każdy, kto chciał mieć obrońcę z urzędu, go dostawał. Teraz zostali tego oskarżeni pozbawieni, więc wydaje mi się, że jest to dla nich, na pewno jest to dla nich niekorzystne. Dobrze, no i teraz już tak woli podsumowania, jak można oceniać obecny stan polskiego postępowania karnego? Wydaje mi się, że pozytywnie. No. Co tu można więcej powiedzieć? Pozytywnie dla kogo? Dla prokuratury, dla sądu, dla oskarżonego? To znaczy na pewno dla prokuratury. Bo mówię, odwrócono te kluczowe kwestie reformy z 2013 roku, którym prokuratura bardzo się sprzeciwiała. Więc na pewno prokuratorzy znowu odzyskali swoisty spokój i zostali odciążeni pracą. Już aktywność procesowa w toku rozprawy głównej nie przyćmi ich całej działalności, tak? No bo wcześniej rzeczywiście płakali, że prokuratorzy, że no ile godzin będą musieli pracować, że co chwila będą musieli być odrywani od pracy, lecieć na rozprawę, tak? Posiedzieć 2 godziny, wrócić znowu do pracy, a nic to się nie praca zostanie niewykonana, tak? No, czyli de facto przyjmując rolę i działania adwokatów, no bo tak wygląda ich sposób działania. Z punktu widzenia oskarżonego postępowanie karne na pewno wygląda troszeczkę gorzej. Chociażby z tego względu, że dokonana nowelizacja zabrała nadaną w 2013 roku uprawnienie do szerokiego dostępu do obrony z urzędu. Powrócono do obrony tylko dla ubogich. Przed reformą oczywiście ostatnią, jeżeli oskarżony wyraził taką chęć, dostawał obrońcę z urzędu. Oczywiście był pouczony, że może być obciążony jej kosztami. Tym niemniej zakres obrony był dużo szerszy. Tym niemniej, znowuż ostatnia nowelizacja wprowadziła zupełnie nieznany nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci skargi na orzeczenie sądu odwoławczego, który uchylił wyrok sądu pierwszej instancji, przekazując go do ponownego rozpoznania. Wprowadzenie takiego rodzaju środka zaskarżenia, jest to swoiste nowum, wydaje mi się, że jest, należy to powitać za probatę. Dobrze, to już wszystko w tym odcinku programu Mafia to nie tylko Pruszków. Kolejny już w przyszłą środę o godzinie 19. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.